Mamy tutaj wykres funkcji f z pewnymi cyframi. Teraz te cyfry chyba mają nam sugerować, jakie są pola tutaj tych obszarów. Czyli innymi słowy tutaj 8 oznacza, że to pole jest 8, czyli całka od minus 7 do minus 3 z funkcji f jest 8. Natomiast te pola na różowo, czyli to jest obszary, gdzie funkcja jest ujemna, mają ujemne cyferki, ujemne liczby. No to, żeby nam o tym przypomnieć też, że to pole pod wykresem wchodzi do całki ze znakiem minus. Czyli na przykład tu to pole różowe jest 1, ale całka od minus 3 do 0 jest minus 1, ponieważ tutaj ta funkcja jest ujemna. No i teraz problem jest taki, mamy policzyć całkę od 7 do 4 z f od x do x. Więc tutaj skopiowałem sobie, może napiszmy jeszcze raz, mam całkę od 7 do 4 z f od x dx. No i co? I teraz to, co jest nietypowe, to, co jest takie zaskakujące, to jest to, że dolna granica jest większa od górnej granicy. No ale z tym radzimy sobie w ten sposób, że jakby z definicji przyjmujemy z definicji, że taka całka i ta definicja ma pewien sens w dalszym jakby ciągu historii całek, że jeżeli granica górna jest większa od dolnej, to taka całka z definicji to jest minus całka z zamienionymi granicami, czyli od 4 do 7 z f od x dx. No i teraz chyba już nie ma tutaj żadnego problemu. Ta całka od 4 do 7, prawda, to jest to pole, no i ona jest tutaj 2, no, czyli innymi słowy to jest minus 2. Czyli tu jest minus 2, możemy sobie tu wpisać minus 2. No i może jeszcze jedno zadanie. Mamy tak, tu jest inna funkcja i całka jest od 5 do 5 z f od x dx. Teraz co tu jest charakterystyczne, mianowicie, że górna granica jest równa dolnej, czyli właściwie nasz przedział, czyli tutaj właściwie wykres teraz to, co właściwie kształt tego wykresu nie ma żadnego znaczenia, możemy tutaj popatrzeć, czyli mamy całkę, górna granica jest, czyli całka od a do a, coś takiego z f od x dx. No i to przez konwencję, czy też przez jakiś taki ogólną intuicję, jeżeli to ma być pole, to oczywiście taka to jest, niezależnie od tego, jaka jest funkcja, to jest właściwie wykresem takiego jakby tego pola, to jest linia, no i jakby dwuwymiarowe pole dla linii na płaszczyźnie jest 0. Czyli niezależnie od tego, jaka jest ta funkcja, no, całka po takim, można to nazwać, zdegenerowanym przedziale o długości 0 jest 0. Czyli ta całka jest tutaj 0.